Książki, książki. Któż dzisiaj czyta książki, jak mówi klasyk? Profesor czyta książki, gosposia mu zaparza herbaty, bierze fajkę, zakłada okulary, bierze książkę i czyta książkę. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym pomówić o książkach, konkretnie o jednej książce, którą właśnie czytam i chciałbym ją wszystkim gorąco polecić i na zachętę powiedzieć parę słów o niej. To jest książka włoskiego dziennikarza katolickiego, konserwatywnego, Antoniego Socci, dotycząca, jak sam tytuł mówi, sprawy papieża, czy też nie papieża, Franciszka, a inaczej mówiąc kardynała Bergoglio, który sprawuje urząd w Rzymie. Ta książka powstała w roku 2014, więc dotyczy tylko pierwszego roku pontyfikatu tegoż Bergoglio. Na język polski została niedawno przetłumaczona. Tłumaczył ją też taki znany dr Masny, kiedyś działacz UPR-u. Także bardzo dobre tłumaczenie. No i jestem w trakcie czytania tej książki i nie ukrywam, że jestem pod wrażeniem informacji w niej zawartej, o których za chwilę coś powiem. I myślę, że jednak warto książki czytać, mimo że się nie jest profesorem. Teraz sobie zapalę fajkę i już przechodzę do rzeczy. Mówiąc go szczerze, to mi się to bardziej kojarzy ze towarzyszem Stalinem, palenie fajki, niż z profesorem. No ale dobra, tak na boku powiedziałem. Dobra, że Stalin palił fajkę, to prawda, ale... I Geremkiem, Bronisławem Geremkiem. No to profesor jakby nie właśnie. No, no właśnie, zgadza się. No ale tak, adrem. Więc przechodząc do rzeczy. Książkę, jestem w trakcie czytania tej książki i informacje, które tutaj są zawarte, no, porażają. Autor jest konserwatywnym katolikiem i dostrzega błędy w działalności kardynała Bergoglio. Ale nie jest Grzesiek lefebrystą. Nie, lefebrystą. Zaznaczmy jest, to. Zaznaczmy, że nie jest lefebrystą, natomiast jest, no, skłania się do tego skrzydła konserwatywnego w kościele. Jest takim apologetą kardynała i kardynała papieża. Papieża Benedykta XVI. I właśnie ta książka jest w dużej mierze poświęcona właśnie jego pontyfikatowi. Dlaczego zrezygnował? Zdaniem autora rezygnacja Benedykta była wymuszona sytuacją. Po prostu on, gdy objął urząd papieża, wcześniej był prefektem kongregacji do spraw wiary przy Janie Pawle II i autorem szeregu encyklik, zwłaszcza Dominus Jezus jest tutaj taką znaczącą encykliką. Czyli takim był Grzesiek inkwizytorem. No, to był dawny urząd inkwizytorski, tak, ale to się nazywa kongregacja. Mm-hmm. Czyli był głównym teologiem domu papieskiego, można powiedzieć, i dbał o zgodność praw wiary z tym, co jest oficjalnie przez Watykan głoszone. I jak wiemy, on w ostatnich latach życia Jana Pawła II, no, czuwał nad doktryną i Jan Paweł II, umierając, właściwie namaścił go na swojego zastępcę, chociaż papież formalnie nie może tego dokonać, ale podczas wskazał klawę, go. Wskazał go, chociaż podczas tą klawę pojawili się inni kandydaci typowo modernistyczni, którzy mogli już wtedy przejąć ster Kościoła. Tak się jednak za sprawą Ducha Świętego i mądrości wówczasnego kolegi kardynała nie stało i Benedykt XVI został papieżem i objął pontyfikat. Od razu jego wybór nazywano go pancernym kardynałem, jak pamiętamy. No taka złośliwa łatka. Lewactwo podniosło wrzask. Od razu zaczęto go hejtować na wszelkie możliwe sposoby. Prasa światowa, masońska, lewicowa, żydowska pluła na niego.
No, czarem kobiecie przelało też to, że Benedykt XVI dopuścił do szerszego odprawiania mszy świętej w rycie trydenckim, a przede wszystkim zniósł ekskomunikę, która zaciągnęli jakoby biskupi wyświęceni przez... No, Jan Paweł II na nich rzucił, powiedzmy tak, szczerze, Grzesiek. Nasz papież. Nasz papież. Aczkolwiek ta ekskomunika, tutaj kanoniści są... Różnie to na to patrzą, a prawdopodobnie ona w ogóle od samego początku do końca nie była formalna i nie była ważna. Natomiast Benedykt XVI formalnie ją zniósł, nawet jeżeli ona nie była ważna, ale komunikat dla świata, dla wiernych był taki, że bractwo Piusa X nie jest schizmatyckie i że można z nim współpracować. No i lewactwo zawyło. Lewactwo zawyło. Następna rzecz, która rozgniewała lewactwo, to było to, że Benedykt XVI wyraźnie potępił islam. To jego słynne wystąpienie w Ratyzbonie też rozpętało falę hejtu, a dzisiaj widzimy, że miał rację. W ogóle zdaniem autora tego Antoniego Socci, Benedykt XVI był katechonem. Co to jest katechon? To jest słowo pochodzące z greki. Oznacza ono ten, który powstrzymuje. A konkretnie to słowo katechon znajdujemy w listach świętego Pawła, to znaczy konkretnie w liście do Tesaloniczan, gdzie jest mowa o czasach ostatecznych, o apokalipsie, że istnieje mienie katechona. Ja zresztą zacytuję może ten list, bo tutaj sobie zaznaczyłem. To jest dość ważna rzecz. Cytuję świętego Pawła. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, czyli katechon, ustąpi miejsca. Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus wprowadzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. Pojawienie się jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. To jest drugi list do Tesaloniczan, świętego Pawła. I on jest tak interpretowany, że chodzi tutaj o to, że dopóki istnieje osoba, czy też grupa osób, nie wiemy dokładnie, co to jest, wówczas jeszcze nie nadchodzi czas Antychrysta. I tutaj zdaniem autora książki, tego włoskiego dziennikarza, Antoniego Socci, Benedykt XVI był właśnie tym katechonem, który powstrzymywał ten czas apokaliptyczny, czas przyjścia Antychrysta. Ja tutaj nie będę dokładnie omawiał treści książki, bo to tutaj jest to bardzo drobiazgowo omawiane, cała sytuacja przed Soborem, frakcje, jakie istniały w Watykanie, walki podjazdowe, podmywanie kościoła, sytuacja w poszczególnych kościołach lokalnych. No tutaj musimy też, ważne jest powiedzieć, że kościół niemiecki, bardzo przeżarty modernizmem, a bardzo możny, bo 22 milionów katolików niemieckich, bo tylu jest, płaci takie sumy na kościół, że i to pod przymusem, bo tam państwo ściąga podatek i ludzie niechętnie to płacą, a to jest kościół zbiurokratyzowany bardzo, bardzo podporządkowany państwu. No oczywiście nie wszyscy biskupi niemieccy, bo przecież i kardynał Ratzinger był Niemcem i jest taki bardzo dobry też kardynał Miller, którego teraz w Bergoglio odsunął od wpływów. Ale jest kardynał Marx, który jest nomen omen zresztą, którego nazwisko właściwie dobrze go charakteryzuje. No, jest masę kardynałów i teologów niemieckich, biskupów, którzy stoją na czele właśnie tych zmian składu. Stali za Soborem Watykańskim, w tym spisku uczestniczyli i cały czas przeszkadzali w zasadzie.
jest to zaraza. A drugi, grupa kardynałów, która wyniosła Bergoglio na konklawę, była grupa, byli kardynałowie z Ameryki Łacińskiej, gdzie też sytuacja jest podminowana przez marksizm, bo tam teologia wyzwolenia właściwie rządzi, też poza nielicznymi biskupami stamtąd. No, większość kardynałów jest zarażona tym marksizmem. To jest, z tym zmagał się i Jan Paweł II, i jego następca, ale niestety bezskutecznie. Przytłumiono to nieco, ale to nadal żyje. No to owocuje tym, że sekty protestanckie nasyłane tam z Ameryki, takie właśnie w stylu Chojeckiego, również dotowane z Ameryki, tam wchodzą w to. Zielonoświątkowcy szczególnie. Zielonoświątkowcy to jest tam jeden odmian, ten charyzmatyczny, można powiedzieć, a drugi taki właśnie, powiedzmy, bardziej biblijny, taki oparty na samej Biblii, no to jest właśnie taki w wydaniu chojeczyzny lokalnej, inspirowany z Ameryki przez baptystów głównie. Znaczy taki... To powoduje, że na przykład taki w kraju Ameryka Łacińska już nie jest kontynentem katolickim. W tej chwili w Argentynie w ciągu ostatniego 10 lat 10% ludzi przeszło na wyznania protestanckie, a w Hondurasie... 10%? 10%. Znaczy ja słyszałem, że 10% rocznie ubywa. To ksiądz Krzczelin mówił na ostatnich rekolekcjach, tak. Możliwe. Rocznie 10%. No to jaka to jest suma olbrzymia? Ale na przykład w Hondurasie, bo to jest mały kraj, ale niegdyś katolicki, w tej chwili katolików jest tam już tylko 42%. A było i jeszcze 20 lat temu było ich 65 do 70. Podobnie jest i w innych krajach, w Argentynie. I właśnie ten kościół, który nie może się pochwalić żadnymi sukcesami, plus kościół niemiecki wyniósł tego papieża, który właściwie, to jest, o tym też pisze autor. Jak to mówi Bogusław Wolniewicz, lewoskrętny. Ma to mało powiedziane. To jest mało powiedziane. W kontekście tego, co czytałem o tym katechonie, to możemy nawet wyczuwać tutaj ducha antychrysta. Grzegorz, powiedz to, co nie chcesz, to, co żeś mi mówił przed filmem, ale widzę, że teraz się powstrzymujesz. Ponoć mówiłeś mi, że ponoć papież Franciszek nie został legalnie wybrany. No tak. Jak to wygląda? Tutaj właśnie w tej książce też znajdujemy taką analizę kanoniczną wyboru właśnie na konklawę. Autor, powołując się na prawo kanoniczne i na pewną procedurę o wyboru papieża, stwierdza, że tam zaszły dwa błędy. Po pierwsze, nie wolno dokonywać w ciągu dnia, jednego dnia konklawę pięciu głosowań, a tutaj dokonano tak właśnie pięciu głosowań. I druga sprawa, Czyli po prostu ci ludzie nie mogli się głęboko namyśleć. Ci kardynałowie, nawet nie o to chodzi, że się nie wiem, tam jak już doszło do ustąpienia Benedykta i do konklawy, tam już spisek był przygotowany, tam już wszystko było w zasadzie przygotowane. Chociaż był taki jeden kardynał, włoski, Scoli, który reprezentował ten nurt Benedykta, można powiedzieć. No ale dobra, ja tutaj mówię tylko o pewnych rzeczach. Ja proszę Państwa, nie będę książki streszał, bo ja naprawdę ją polecam, żeby ją przeczytać. Nie to, że ja ją opowiem Państwu. To nie o to chodzi. Ale taki smaczek, żeby chcę jest. Tylko parę rzeczy na zachętę rzucić. Dlaczego właściwie Benedykt XVI ustąpił zdaniem autora? No bo jeżeli znał sytuację, wiedział, kto może być wybrany, jaka jest sytuacja, co spowodowało, że on dokonał tego czynu 11 lutego 2013 roku. Czy czynu, który nie miał w przeszłości, tylko miał chyba jeden precedens chyba nie miał. To nie był precedens. Że papież sam rezygnuje. Był taki, który zrezygnował. Celestyn V. No tak, chyba z powrotem był zakonnikiem, został wybrany na papieża i po jakimś czasie znowu z powrotem rzucił urząd papieski, z powrotem wrócił do swojego zakonu.
Benedykt XVI był szantażowany schizmą, wielką schizmą. Po prostu, gdyby nie ustąpił wtedy, wówczas doszłoby do schizmy kościelnej na wielką skalę. Szantaż moralny. Także spisek światowy, media, rządy poszczególnych państw były już nastawione na to, że w sytuacji nieustąpienia Benedykta będą wspierać ten kościół schizmatycki, który by powstał, a powstałby na pewno, bo tak wynika z wielu dokumentów, wielu wypowiedzi, które tutaj autor przetacza. I on właśnie w imię zachowania jedności kościoła mimo wszystko ustąpił. Z tym, że też on nadal jest papieżem. Bo sytuacja wygląda w ten sposób, że on przeszedł na emeryturę, on nie abdykował z urzędu papieża, on po prostu przestał sprawować władzę papieską, natomiast z urzędu nie zrezygnował i to w dokumencie jest wyraźnie zaznaczone. Także w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy biskupa Bergoglio, który nie wiadomo, czy jest papieżem, bo mówię te błędy przy wyborze i tak dalej. Wiem, do czego zmierzasz. I mamy Benedykta XVI, który niewątpliwie papieżem jest, aczkolwiek nie sprawuje władzy papieskiej. Czyli w tym przypadku Franciszek tak jakby po prostu był antypapieżem. No, tak czegoś trzeba po prostu powiedzieć. No, tak trzeba to powiedzieć. Bo jeżeli jest jeden papież, który no i właśnie żyje. Książki, czy to naprawdę Franciszek, to właśnie o tym mówi. Czy to naprawdę Franciszek jest papieżem, tak? O to chodzi. Czy jest tylko biskupem Buenos Aires, kardynałem Bergoglio? No jeszcze jak mówimy o tych sprawach kościelnych, to chciałbym też polecić ostatni numer Opoki w kraju profesora Macieja Giertycha, gdzie jest... Potrzymaj troszeczkę dłużej, Grzesiek. Też bardzo dużo ciekawych, a wstrząsających informacji. Dobrze. Na temat sytuacji w kościele, właśnie Dobra. Działania Bergoglio, także działania lobby homoseksualnego w kościele, bardzo silnego teraz, które się rozzuchwaliło i planów tych środowisk na całkowite zniszczenie kościoła. A to są straszne rzeczy. Czy autor faktycznie miał rację, że Benedykt XVI był tym katechonem powstrzymującym Antychrysta, to proszę Państwa, warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza teraz w okresie Bożego Narodzenia, warto tą książkę spróbować zdobyć, przeczytać, przemyśleć. No i ja na tym będę kończył. Jeżeli Państwu się ta formuła rozmowy podoba, no to proszę to w komentarzach pisać, jakieś uwagi. Będziemy być może jeszcze jakieś inne książki ciekawe recenzowali, bo mimo, że nie jestem profesorem, to jednak czasami sobie herbatę parzę, zapalam fajkę i czytam książkę, jak to mówi Mario Kowalski. No ja od siebie, Grzegorz, dodam, że film ma dopiero 18 minut, a dopiero żeśmy, można powiedzieć, zadrasnęli. Tak jak mówię, nie będziemy książki streszczać. Główne tezy żeśmy zarysowali. Myślę, że to powinno niektórych przynajmniej z Państwa zatroskanych o swoje zbawienie, o zbawienie świata, o kondycję Kościoła zachęcić do osiągnięcia po tą ciekawą pozycję. Dzięki.